No. Fajnie, ogólnie tutaj jest nazwa stroju, czyli śmieć, no. Zbierać, pasuje. Zbierać! No ja śmieć. Jestem śmieciem w tej chwili. Biorę śmiecia też. To nie, to dobra, też wezmę śmiecia, żeby być solidarny. Chcę się zbierać. Śmieć. Dobra, to... A, dobra, okej, poszło. No, co, ja będę bossem. Już wiem, jak nazwę ten odcinek. Śmieciarze. No. Ej, no nie. Tak to nie. No jak to nie? Nazwij piękna sukę. O. Ale przecież żadna praca nie hańbi. No tak, ja jestem najważniejsza tutaj. Dobra, to jadę. Wsiadaj, wujek. Jadę tym czerwonym za ludzkie. Ale to my nie jesteśmy źle z drużynami. Bo wujek chyba jest w drużynie z ludzkiem teraz. Wujka, samochód taki czerwony. Ty, to kogaty, to jest ten samochód, który mi się podoba. Wujek jedzie. Kupić. Ten czerwony? No, to jest zajebisty, to jest wujka. No, ładny. Wujek, masz świetny głos, znaczy taki jak mój. Ale ja się do niego nie przyznaję, bo ja tutaj nie zwracam uwagi na samochody, wiesz? Oszalałeś, to jest najważniejsza rzecz w GTA. To jest sama nazwa na to wskazuje. To a ja myślę, że najważniejszą rzeczą w GTA jest twój tyłek tutaj teraz. Poszło to. Mamy wyznania już. Dobra, ja... My cały czas stanowimy tutaj dobrą parę, Lucek. Zobacz, nawet teraz! To musisz sobie chyba teraz ten tyłek ubezpieczyć, bo jak cię wujek gdzieś tam w kącie zarucha, to... Wiesz co, ja chyba ubezpieczę rzeczywiście ten tyłek i nie wiem, czy pojadę na pewno, żeby się z tobą spotkać. To będzie... O nie. Muszę cię jeszcze raz ściągnąć do Katowic. Nie wiem. Zastanawiam się. Znowu mnie rozpijesz. Ale jest tyle rzeczy do pokazania, których ci nie pokazałem, że aż żałuję. I dobrze, że mi nie pokazałeś. A czego? Co w Katowicach takiego? No, wujek! Katowice City to jest naprawdę bardzo ładne city, no i tyle. Katowice City. Ja pamiętam, że się jak pierwszy raz byłem w Katowicach i pojechałem do Silesii, to się dziwiłem, że zaraz jest Chorzów. No, bo byłeś przy granicy. No, a ja mieszkam na granicy Katowic z Chorzowem. I tak właśnie, kurde... Okej, okay. Coś gdzie? Czemu zabijacie? Ja myślałem, że będziemy z nimi rozmawiać, a my od razu do nich strzelamy. No. Nie, niestety nie pożyczają śmieciarek na ładne oczy. Próbowałem już. A na ładny tyłek? Też nie, też próbowałem. Kurde. Okej. Okay. Musimy wziąć do Trash Mastera. To jest ogólnie najtrudniejsza z najtrudniejszych misji, jakie robiłem kiedykolwiek. Ja też mogę się tutaj tak capnąć? Mogę. Tak. Nawet musisz chyba. A no tak. Bo ty jesteś razem ze mną w jakby... Dlaczego ja mam kask? Jesteś ze mną w zespole, nie? I musimy zbierać śmieci. Ogólnie to tak. Katy jest kierowcą. Kierowca, znaczy ten... Jestem kierowcą? Dobrze wiedzieć. No. Ja jestem kierowcą ci, co siedzą z przodu, też mogą wysiadać. I to jest nawet wskazane, bo jak siedzicie w jednym miejscu, to łatwo was zabić. W sensie przeciwnicy, z którymi będziemy walczyć, będą was zabijać łatwo. Ale walczymy o śmieci? Nie, bo po pewnym momencie zaczną nas atakować i wtedy będziemy musieli się gdzieś ukryć, żeby atakować ich skutecznie po prostu, żeby się nie dać zabić. Okej. Okay. Aha. Będziemy musieli tutaj zbierać śmieci, paradoksalnie. No i Hogaty będzie podjeżdżał zaraz pod takie kubki ja śmieci. Ja nigdzie nie podjeżdżam. Ja jestem kierowcą. Musisz podjechać tam szybciej. A nie jestem kierowcą. A kto jest kierowcą? Wujek jest kierowcą, to bardzo dobrze, bo to pasuje. No mówię ci już któryś raz, że ja jestem kierowcą. No dobra, dobra, nieważne. No. I no ty Hogaty nie możesz podnosić. Ej, można z workiem biegać. Pierwszy no tak, raz, ja osłaniam, nie? Dopiero teraz to odkryłem. Jeszcze nigdy worek śmieci nie miał na wagę złota. Bez kitu. A czy ja tego nie widziałem? Dobra. Co można jechać? Jeszcze nie, bo musi ten. O, to jest jak ten, jak symulator śmieciarki. Tak, trzeba podjeżdżać i właśnie brać nie śmieci. Nie mogę się doczekać pierwszego gameplaya, ciebie jak na kanale. Ale normalnie wyglądaliśmy z tymi workami jak normalnie Święty Mikołaj, nie? No tak, jeszcze na plecy powinniśmy je tak zarzucić. Prezenty.
Ja co jak berety. Tutaj wujek jest tak, znaczy no. Możesz zrobić to w ten sposób. To będzie taka wnęka. To jest idealne, żeby sprawdzić twoje umiejętności parkowania ciężkich samochodów. Więc będzie trzeba wjechać w taką wnękę, dosyć ciasną. Lubisz ciasne miejsca? Ja lubię. Jeśli tak, no to wszystko na ciasno, wjechać, to ja lubię. Trzeba tam wjechać tyłem i będzie pakować śmieci. I tutaj zaczną nas atakować, więc trzeba się przygotować. Widzisz tutaj po prawej stronie. Słuchaj, zrozumiałem tylko z tego tyle, że ciasno tyłem, także spoko. Ej, moment, jeszcze musimy tutaj wejść na chwilę, bo musi się wczytać checkpoint. I uwaga, widzicie? Okej, jest, działa. I teraz tak. Co jest? Wujek się upił! Hogaty mnie wywalił z ciężarówki, no wiesz co? No, Hogaty, wyłaź tam, do ty nie umiesz parkować. Dobra, idziemy po śmieci. Chciałem osłaniać. Tak, teraz zbieramy śmieci. Tutaj chłopaki podjadą do tyłu. Prawdopodobnie kiedyś. No, ale ty masz zbierać śmieci, a nie wyciągać tą swoją pomarańczową, różową, tą sinokoperkową róż. Wyrzutnie. Dobra, i to teraz co, to uwaga, śmieciowa, czy jak? Atakować. Trzeba uważać, naprawdę. To nie są przelewki teraz, oni naprawdę dobrze strzelają. Ja też. Wujek. Z waszej strony jest dwóch. Ja napierdniczam z szoferki. Na pieprza i ze wszystkiego, co masz. No tak, tak, posprzątałem już jednych, żeby... Okej. Okay. Ale ja rozumiem, walka o regiony, tak? Ale bez przesady. Dla nich to jak walka o życie. Sorry, co się dzieje? No. Słuchajcie, u nas ci, jakby to powiedzieć w cudzysłowie, kasiomaskety walczą między sobą o tereny, ale na noże nie idą, ani na karabinę. No co ten samochód tutaj, ej? No. On coś psuje, buguje. Czekaj, już cofnę. Dobra, dobra. Do przodu. O, właśnie, no. Wujek przecież może do przodu jeździć. Tylko nie podłącz mojej pięknej jasłówki. Bo te nogi kosztowały trochę, przeszczepiłem. Ubezpieczyłeś te nogi? Nie, przeszczepiłem je z innej jasłówki. Tam macie jeszcze... Tam jeszcze jeden worek został, no. Tak, okay. już pobiegłem. Już pobiegłam. Odczuwam się w rolę. Dobra, nie ma więcej przeciwników? Czy tam małpa podjechała, ty? Prosto nie, mi... na razie nie. Cooper. No! Chwileczkę! I to zobaczcie, laska też! Jaka gruba! Ej, no. Wysiadka... To jest tak! Puść kobietę za kółko, no! Już ci nie zmieni tam. Słyszałem o kółku kiedyś odnośnie kobiety. Powiedzenie, ale jest brzydkie. Dobra. Nie będę tutaj mówił. Dobra, jedziemy. Jedziemy do akcji. Jedziemy teraz tam, gdzie będzie ciasno. Po zwłokach! Widzę brak szacunku. Wujek, już nie będzie ciasno, więc... okazję straciłeś. Co? Co? A tutaj nie. Czekajcie, jakiś głąb tu leci. O, dobra. Za późno. No, on nie może o tej porze wybiegać na ulicę. Niech się w końcu nauczy. Tak jest. Co to za bieganie na środku ulicy? Nauczył się do końca życia, że tak powiem. Kto strzela? Kto z was strzela? Hogaty tutaj troluje jak zwykle. Nie strzelajcie, bo gliniarzy ściągniecie na maga. Tak, lecą się tutaj gliniarze i zrobią problem na chacie. A to nie niestety nie jest śmieciarka wyścigowa. Oj, zdziwiłbyś się. Tak? No pewnie. Nie, okay, to dobra. Fame rośnie za same sprzątanie śmieci, nie? Dawaj, oczywiście. A jak? Teraz będzie ich naprawdę dużo. Samochody, śmigłowce, no co łodzie ty podwodne, no wszystko. Tak, łodzie podwodne. UFO przyleci. Wujek, spróbuj tu zaparkować przy stacji. Albo dobra. Dobra, lecą już. No. Dobra, bo nie ma czasu teraz. Napierniczamy ze wszystkiego, co mamy. Ja napierniczę nawet z tego, czego nie mam. Kurde, no. Dobra, co zabity. Z tym workiem jest i tak? Ja chronię ciężarówki. Z moim jest wszystko okej. Okay. Whatever. O! Ej! Nie dojechał. Słuchajcie, atakują nas ze wszystkich stron. Gryjcie się, kto może, albo zabijajcie, kto może. Zabijamy. Ja tu chronię ciężarówki, słuchajcie. Świetnie. Napierniczam z szoferki. To twoje zadanie. Chwileczkę, koleżko. Nie. Atakujesz damę? Uważać. Dobra. Jak na trackera przystało, muszę pilnować wozu. I ładunku. Może oni się rozbijają tam. Ej, spróbuj wejść do przodu podjechać, bo jest problem. Tutaj ktoś zestawił, jak zwykle, z tyłu. Okej. Okay. Dziękuję. Dobra, dziękuję. Proszę bardzo. Słuchaj, chyba... A suka wysyła buziaki. Jeszcze Dłuchajcie, jeszcze po prawej stronie, tam za stacją. Jest. Dobra, wysyłam im rakietę. Z góry, z mostu. Widzę. Na moście? Nie trafiłem. Jeszcze nie trafiłeś go.
tezą w tym czarnym, o! Już posadzałem. Dobra. Macie się... śmieci? Mamy, mamy. No, oczywiście. Posprzątaliście nie tylko śmieci. I pięknie idzie, naprawdę. Kurde. Ale fajny, fajny jest dźwięk w ogóle, słychać, że tam na jakieś szkło było tak, w tych śmieciach tak. I coś. Zgadza ale się, coś. Wie, halo. Sorry. Poczekać, ja tu osłaniam, a później... Bo byłeś w martwym punkcie lustra, nie widziałem. No, okej. Okay. No. Przyjmujesz takie wytłumaczenie? Powiedzmy, że dzisiaj przyjmę, ale żeby mi to było ostatni raz. Przepraszam, zachowałem się jak... To zabrzmiało bardzo groźnie. Zachowałem się jak nieodpowiedzialny tracker i obiecuję, że to się nigdy więcej nie powtórzy. No mam taką nadzieję, naprawdę, że nie musiał dzwonić po rodziców. Po policję chyba. Słuchajcie, ostatnia torebka. Ostatnie wory, tak? Ostatnie wory, dokładnie. Ostatnie jądra. Moja suka jest już smutna, że to ostatni raz. Że to ostatnie wory. A ja pojechałem na prosto z pasa do skrętu w prawo. No. Myślałem, że gorsze to było to, że na czerwonym przejechaliśmy skrzyżowanie, ale... To nie jest OMSI, spokojnie. Dobra. Mamy czas, 2.50. 2.50? Da się wyrobić. Damy radę. Będą ja jakieś świry jeszcze? Na pewno. Tak, tu będzie ich dużo. No. Będzie ich dużo. Na pewno będą. Wiecie co mi się nie podoba? Że w tył samochodu nam wjeżdżają. No jakaś pani się ale jakbyś wjechał tutaj jak w tą alejkę, to by już naprawdę są. Nie wjeżdżali. Uwaga, już są! Z rogu Roosevelta, uwaga! Okej, dobra, idę tam pomóc bronić śmieci. Dobra. Dobra. Mamy radę. Proszę umrzeć grzecznie. Proszę umrzeć. Dziękuję. No, idzie nam naprawdę dobrze. O kurde, cały raz. Niech dnia przez zawrotem słońca. Uwaga, jeep! Widzę. Cholera, mało życia. Ukradłem im życie. Trzymam tę uliczkę. Próbuj sobie ten, chusiek przekąski zjeść. Na czosy. Już. Tam chyba pod M masz pieszek, nie? Mhm. Powinny być. Słuchajcie, z rogu Queen's Drill, czy jak się to nazywa? Wujek, 2 metry do przodu spróbuj. Danke. Świetna gra zespołowa. W sumie chyba wszystkie śmieci, nie? Wszystkie. Tak, wszystkie, no. Dobra, Asuka ja jest wracam. Idealnym śmieciem, więc... To są właściwi ludzie na właściwym miejscu. Tak. Ach, ale ich postrzelałem, kurde. Profesjonalnie no, śmieciarze, ciekawe, kto będzie miał platynkę. Zobaczymy. Ja się tu z Hogatem biję o medal. Ja już Hogatemu mówiłem, nie? Że ostatnio widzowie się strasznie ubawili, jak Hogaty się na koniec zirytował. No, bardzo no dlatego ja Hogatemu zawsze pozwalam zgarniać najlepsze fanty, żeby się nie obraził. Słuchajcie, gonią no, nas. Mamy dzięki. Na ogonie. Odwróćcie się z tyłu i naparzajcie. Okej. Okay. Zabity kierowca, git. Z przodu. Z przodu też, uwaga! Zabity kierowca. Jeszcze jeden z przodu. Idealnie. Wy ich ściągajcie, ja będę prowadził, tak? Moja suka jest idealnie. Dobra w ściąganiu, więc... A suka lubi ściągać, tak, no. Oczywiście. Ale cóż, tak na tych śmieciach zależy. Że złoto tam jest. Nie, to jest koka jakieś... ogólnie, bo aha. Ukryta taka, no o to chodzi. Koka. Koka, no, koka. Coca-Cola. Pepsi. Chupa chupsy. Chupa chupsy. Lizaczki. Mm-hmm. A Asuka lubi lizaczki. Niekoniecznie. No nie gadaj. Nie. Akurat tego nie lubi. Ej! Co? No chyba. No ale tu mówimy o lizaczkach! Ale nie, wyjeżyłeś się teraz troszeczkę, bo nie wiesz gdzie jechać, czy nie. Już wiem gdzie. Po prostu tu były barierki. Piękny kawalerze, proszę bardzo, na dół. Dziękuję. Jaki kawalerze? Co ty do mnie gadasz? Oj dobra, przecież jakby. No, jak spacerowaliśmy, to mówisz, że jesteś kawalerem do wszystkich. Ale w dzisiejszych czasach się mówi single, więc nic się prawie nie rozumiem. No tak, dokładnie. No. O, muszę być na dobrze, tyle. Dobrze, że żona filmów nie ogląda, nie? No to nie było akurat... To było poza nagraniem. To było, a musimy tyle, wejść do tego. Backstage. Do śmieciarki. No właśnie. No. Ja myślałem, że ten, że... Trzeba wjechać w te kółeczko, a to się okazuje, że trzeba chyba w nie wejść. Nie, 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 nie właśnie wjechać. Muszą być wszyscy, a ja wysiadłem, wiesz? Dokładnie. Ja aha. Takiego psikusa zrobiłem, że wysiadłem. No i patrzcie. Jakie strany, no.
Lucek, takie bryki żeście fajne zrobili, nie? No. Otrzyli tuningi, a myśmy ciarą jeździmy po mieście. Ale spokojnie, jeszcze się bryki fajne przydadzą. Dokładnie. Bo teraz będziemy musieli jechać naprawdę daleko. I będzie trzeba mieć fajne bryki, żeby jechać szybko na czas. Bardzo sprawnie nam idzie ogólnie, chłopaki. Ja jestem bardzo dobrze teraz, żeby... Dać trudny, dokładnie. Jej, ja mam srebro, wow! Husiek naprawdę dobrze strzela, nie spodziewałem się, naprawdę, ale widzę, że ogarnia. Bez obrazy oczywiście, Husiek. Ale słuchaj, wiesz ile poziom, on ma... Więc myślałem, że nie będzie ci szło. Wiesz ile on ma godzin na symulacji do strzelania do jeleni? Tak, że wiesz. A właśnie, jest taka fajna gra, nie wiem czy ty lubisz łowić ryby, wujek, ale... O Jezu. Nie lubisz, ja też nie lubię, nie. Ale jest taka fajna gra teraz, gdzie się właśnie łowi ryby. Tak, ja wiem, jest symulator. Tak, jest. Jak ona się nazywa? No, Mariusz tutaj grał w tą. I ten, wolny kanał. No, jest bardzo, bardzo mi się podoba, chociaż ja łowić ryb też nie lubię specjalnie. I nie łowiłem nigdy jakoś. Taka sympatyczna nazwa jest tej gry, to wiem. Gdzie, a czy ta ręce? Gdzie ty masz te ręce? Ręce to ręce, ale gdzie ty masz resztę kończy? Ale jaka pulchna to dupka. Cię interesuje teraz, nie Husiek? No nie, taka... Kurde, my Tomasukę tutaj naprawdę, ona po prostu poczuje... Ona się poczuje taka teraz... Ona się źle poczuje tutaj z wami. Muszę sobie popatrzeć. Chyba ty sobie zrób postać kobiety. Proszę cię, bo ja tutaj sama z trzema facetami nie dam rady. No niestety. Ale słuchaj, Hogaty ci teraz pozazdrościł Huśkowi, chciał zrobić forokąt z dwukąta. O Boże. Z prostej. Co, znowu zaprosiłeś wszystkich? Ale to jest najlepsze. Nie, no tylko ty siedzisz, dalej na tym motorze, czy coś? Nie, jego nie ma, ludzka nie ma już. No właśnie tak. Husiek został taki sam na tym motocyklu, tak. Okay. Asuka dała ci kosza, Husiek! Asuka uciekła, dała ci kosza. Zostałem nie, sam. Kosza to przed chwilą zgarnialiśmy kosza, więc już kosza jemu dać nie mogę, bo on tych koszy ma dużo. Dostał kosza, zawiedziony Husiek. Właśnie mogliśmy to... No bo wy chyba wjechaliście w nasz motor, tak patrzę za chwilę. Nikogo nie ma. No. Ja nie wiem o co chodzi, nikt w nikogo nie wjechał. Jak to nie? Ja nie wiem co się stało, motocykl nagle się zatrzymał. Ja dostałem łapówkę, więc milczę. Dokładnie. Nikt nic nie widział, że wujek, tak wbiłeś 20 poziom, Husiek 19, ja wbiłem... Nic. Kurde, nic nie wbiłem, a Hogaty wbił 67. A jak wam się podoba ten nowy Mad Max? Bo moim zdaniem on jest taki przeciętny. Mad Max? Grałem, no jak teraz grałem, jest spoko, lubię go. Jest taki tam easter egg, że jedzie się w jakieś miejsce i jest urwana ręka z tym, z brechą i jest napisana trójka na takim... Lucek. Tak? Wiem, gotowość. Ale chciałem teraz to powiedzieć, wiesz? Ale idealny masz strój ogólnie, wiesz? Wiem. Zobacz jak tam widać pewną wypukłość w jednym miejscu. Wszystko widać! Nie, co ja gadam? To trzeba wyciąć. Ale a to powiedziałeś, bo ja nie usłyszałem. Nieważne, to już jest nieważne. Puścimy sobie później na materiał. No, ja sobie puszczę razem z Asuką. Jak żeście nie słyszeli, to znaczy, że nie słuchacie. Ej, gdzie jest moje auto? Gdzie jest moje auto? To jest gdzieś w kosmosie, na Księżycu. Jak dobra, to ja muszę sobie sprowadzić. No naprawdę, gdzieś czemu daleko. Moje jest gdzieś tam? O co chodzi? Weź sobie sprowadź pojazd osobisty na pod M. Ja dzisiaj jeżdżę tylko ciężarówkami. Tak wyszło. Dobra, jedziemy. No Hogaty, kto pierwszy ściągnie, ten lepszy. Ja ej, bez podtekstu, bo okej? Okay? Ja tylko tak mówiłem, chodziło mi o pojazd. No, oczywiście. Zawsze głodnym oknem na myśli. Ej, what the fuck? Bijaj. Co? Ktoś wszedł na TeamSpeak'a, usłyszał what the fuck i wyszedł. Dzień dobry, no. Był ktoś tutaj na TeamSpeak'u? No tak, ktoś wszedł przed mną. Ktoś wszedł, może twoja żona? Nie. O nie. Ale moja żona nawet nie wie co to jest TeamSpeak. A, no to się dowie. Dobra, jedziemy. A to jest jakiś test taki dla widzów czy coś? No właśnie. To jest prywatny. No to ktoś wszedł na ten prywatny. Prywatny to tylko żona może znać prywatny. Nie, niektórzy widzowie mają ten prywatny adres. To jakieś same VIP-y.
A to nie ma tu jakichś kanałów jeszcze? Bo w sumie się nie popatrzyłem. To, są, które są kodowane, ale zapomniałem nas przerzucić na ten zakodowane. Ale to jest w tym momencie nieważne. Najważniejsze jest to, że gram godzinę i mi nie wywaliło gry do Windows, a to znaczy, że ten system... że ten system zgrywania obrazu jest w przypadku GTA 5 lepszy, aniżeli nagrywanie gry w grze. Ale tobie wywalało ten błędem, czy po prostu... Błędem, że coś tam, błąd, numer jakiś tam i... Aha. Ja zauważyłem, Husiek, że jakieśkolwiek zagadnienie techniczne, takie odnośnie komputerów, nie wiem. Ja powiedziałem o tej karcie, nie karcie, tym sprzęcie do nagrywania, cokolwiek wujek powie o jakimś problemie z Windowsem, to ty się zawsze odzywasz i zawsze masz do powiedzenia jakieś, wiesz, rozwinięcie tematu. Tak, tak, bo Husiek jest techniczny. Ja lubię takie tematy, wiesz, i... Husiek jest techniczny, ale to dobrze, wiesz co, bo na przykład miałem dylemat taki monitor kupić, no i Husiek mi pomógł w wyborze i jestem mu za to wdzięczny. No i monitory super, nie? No super, nie zamienię go na żaden inny, chociaż nie jest to monitor dla graczy, tylko dla grafików, ale jest, tak fantastyczne kolory ma. Ja też jestem super. To jest Yama ProLight i jakieś tam cyfry. A, też mam iJamy dwie właśnie. No. 23-calowe mam dwie. Mam jak ty to wypowiadasz? iJama? No, iJama mówię. Ja na to mówię Yama cały czas. Yama. No ważne, że są na tej matrycach IPS-owych, nie? To jest jednak... Tak, na matrycach IPS-owe. Właśnie, IPS-y są spoko, naprawdę. To tutaj Husiek powiedział, fajne jest w tych monitorach to, że czerń nie jest wyświetlana. W moim chyba jest wyświetlana czerń, znaczy podświetlana jest na pewno. Miałem dwa ProLighty. A zresztą ja się na tym nie znam, tylko mówię tak, bo myślę, że jestem mądry, ale nie jestem. No i właśnie dlatego są potrzebni tacy koledzy jak Husiek. O! Jesteś świetny, Lucek, naprawdę. Dziękuję, pierwszy raz coś mi tak powiedział. Żartowałem. Ale i tak było fajnie przez chwilę. My tu mamy broń. A później możesz sobie wyciąć, nie? Hogaty mówi, jesteś mądry, super. Tak, i resztę pytnę. Dokładnie. Dobra, poczekaj, aż zespół dotrze do przyczepy Trevora. I teraz tak, zbieramy tą broń. A! Idziemy do łodzi. To tylko ja byłem, nie drzwi się. Swoje, bo on mnie wcześniej zramował, Hogaty, wy tego nie widzieliście, ale on nas troluje tutaj troszeczkę. Bo on udaje takiego super pro gracza, że on umie to wszystko i w ogóle wszystko umie i... Mnie to troluje, bo ja też takiego udaję i... Tuka, gdzieś ty była tyle czasu? Znaczy, Asuka, gdzieś ty była tyle czasu? No z Hogatem się bujałam. A. Ja co? Nie wiem, i co z tego ma? Korki były! No, korki. Zachorkował mnie Hogaty. Słyszę! Gadaj do mojej bryki, to jest Ford GT40, albo GT jak to woli. A ty za to musisz komentować każdy numer, model tego. No, samochodu oczywiście. Samochodu. No, to jest moje hobby. Happy. To daleko sobie pojechaliśmy. No, kawał drogi. Gadać i nic nie gadać. O, ale się moje osce teraz dupa świeci od tej wody. Ja pewnie się w tych leginsach panterkowych. Nie, to od moich świateł. No wymarz, że chłopie. Siadajcie, siadajcie. Mój chłopak nie chce wyjść. Siadajcie, póki jest mokra, bo jeszcze widać. No to ja obok ciebie siadam w takim. Ja tu czuję wilgoć. Tylko ręce przy sobie. Okej, wytłumaczę wam, o co teraz chodzi. Musimy po cichu zakraść się do obozowiska Lostów, skąd musimy zabrać furgonetki. Ale zanim zabierzemy furgonetki, trzeba wszystkich pozabijać po cichu, tak żeby się inni nie skapnęli. Taki skuter cel. Tu Miki? Tak, i dostaniecie... wszyscy dostali ogólnie bronie z tłumikami, więc nie będzie problemu. Mhm. I trzeba używać ich broni z tłumikami. Po prostu zabijać jeden po drugim tak, żeby ten drugi się nie skapnął. A mam takie teraz pytanie. Nie wiesz, dlaczego mam mniej amunicji niż miałem przed chwilą, jak wszedłem też w broń? Tak miałem, też tak miałem. Prawdopodobnie jak się gra w jakieś napady, to napad jakoś automatycznie mniej daje tych naboi. Ale to ci się zresetuje, jak wejdziesz do gry dowolnej. No, mam nadzieję, tyle... bo ja na tą amunicję wydałem kilkadziesiąt tysięcy. Tak, będziesz miał już wszystko normalnie jak wcześniej. Poza misją, tak, bo misja pewnie ma ograniczenia. Żebyś nie był tutaj chodzącą apokalipsą, wiesz, tej misji. Nie, to i tak możesz być chodzącą apokalipsą, bo tylko jest tak naprawdę tyle, że można to wystrzelać do końca. O, a uwaga, żeby tu z racji nie strzelać, bo można powiadomić Lostu. A czy na przykład mamy granaty z tłumikiem, czy nie macie? Nie, szyszek tu nie można używać, ale zobaczcie teraz na dupę Asuki, zobaczcie. Wyszła z wody i... Hey, ja teraz na twoją dupę będę paczał. Proszę mam bardzo, co robić. Czekam z utęsknieniem. No dobra, pokaż tą dupę. Pokaż, jaka błyszcząca dupa. A ten co? Znowu jedzie na ręczny. Wiecie co? Mam zgaście latarki! Hogaty, zgaś tą latarkę! Ej, bo już mi wyschła ta dupa, już po wszystkim. A latarką suszy ci dupę? Dobra.
Mam na taką specjalną latarkę. Dobra, możecie iść tutaj w lewo, można... ja pójdę tam od tyłu, bo lubię od tyłu. Masuka lubię od tyłu. No tak. Czyli rozdzielamy się ogólnie, tak? No, można. Dobra, pamiętajcie, tłumik. Żeby wybierać broń z tłumikiem. To jest istotne. Mam pistolet z tłumikiem. Można wziąć shotguna. Shotguna prawdopodobnie też dostaliście z tłumikiem. No ja mam i tak swojego z tłumikiem. Możecie wy mi wytłumaczyć, dlaczego ja nie mogę przycupnąć? Czemu nie mogę kucnąć? Nie co można kucać. Nie kuca się w tej grze. To no można nacisnąć Ctrl i się skradać. Nawet nie sobie kół wciśnij, to się schowasz za... Panowie, no, mówcie ciszej, bo nas usłyszą. Okej. Okay. Dobra, jeden już padł. Cisza radiowa. Gdzie jest tutaj drugi? Nie widzę go. Obraz mi się zamazuje. A nie, przy tym? Przy celowaniu? A no, przy celowaniu. Czy bieganiu. W głębie pola masz włączoną. Ja to wyłączyłem. Ja to też wyłączyłem od razu. Z tym się ciulowo strzela, tak dokładnie. Naprawdę. No właśnie, a gdzie się to włącza? Teraz to już zapoznałem. Opcja graficzna. Padł jeden. Idzie tu jakiś ciul. O kurde, zaalarmowałem, dupa. To... No co ty gadasz? Widzę, Lucek, naprawdę, no, profesjonalne podejście. proszę, cały aplauz na mnie. Dziękuję. No jak zwykle, na siebie. Dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim.